Witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy. Marian Czolo z tej strony, kłaniam się i zapraszam Was na kolejny film, a co za tym idzie na kolejną piękną partię. I tutaj nie przesadzam, używając tego przymiotnika, jest naprawdę wyśmienita rozgrywka z roku 2013, która miała miejsce w meczu o szachowe Mistrzostwo Świata. Była to runda 9, starcia Vishy Anand kontra Magnus Carlsen. Moi drodzy, Carlsen był pretendentem, oczywiście ówczesnym mistrzem był Vishy Anand, reprezentant Indii, który tego tytułu zaciekle bronił. Vishy akurat ma tutaj bierki koloru białego i chce dać cenną naukę dla młodszego kolegi. Jak to będzie w praktyce? Zobaczymy. Kawa, herbata, w dłoni jedziemy. Dlaczego kawa, herbata, a nie kawka, herbatka? Zdrobnień tutaj nie. Nie ma tu, moi drodzy, zdrobnień, nie ma tu żartów. Poważna partia. Waga ciężka przy desce, D4 ze strony Ananda. Skoczek F6, C4, E6, skoczek C3, goniec B4. W kolejnym białe chciały zagrać E4, ale niestety nie mogą, bo będzie to strata pionka. Skoczek jest podwiązany, więc nie patrzy na E4. W obronie Nimzowicza chcemy często wybić tego skoczka, zrujnować strukturę pionową, zagrać D5, C5. To warto mieć na uwadze. W tym momencie hetman C2 jest jak najbardziej ruchem, żeby przygotować E4, wyjaśnienie gońca grając A3, skoczek F3 po prostu, E3. To są też możliwości. Tu jednak F3 ze strony Vishiego, wariant Kmocha. Vishy wymarzył sobie solidne, fajne centrum, przy pomocy pionka zew zagra zaraz E4. Jak najbardziej dobry plan, chociaż ten ruch, wiadomo, też ma wady, to jest zabranie miejsca dla skoczka, to jest jakby nie było osłabienie też pewnych placówek. Po F3, D5 ze strony Carlsena, proszę Państwa. No to A3. Biały wyjaśnia gońca. Nie za bardzo tym gońcem idzie tutaj, moi drodzy, odejść, bo można bardzo łatwo stracić figurę, więc tu należy po prostu to wybić. Taki był zresztą plan. Po odbiciu mamy BC i C5 ze strony Carlsena. Dziwny ruch, wydawałoby się. Można to poobić. Pewnie teraz dzieciaki aż podskoczyły. Hej, tu jest darmowy pion. Tato, mamo, widzieliście? No niby darmowe, ale to jest lokomotywa, która nie wiem gdzie jedzie, prawdę mówiąc. Chyba do Mrągowa, tylko że tutaj kolej nie jeździ od lat. W ogóle stare PKP, wpadnijcie, zobaczcie jak to wygląda. Moim zdaniem tam strasz. To jest autentyk. Ja bym tam nie wszedł nocą, nie? Pff, serio. Chociaż nie wiem, jakbym miał tam wejść, chyba przez rozbitą szybę. W każdym razie, moi drodzy, to nie zostało wzięte. Tutaj mamy CD. Ok, po CD, ED i E3 w tym momencie. Goniec chce przyjść, moi drodzy, na tą przekątną, na D3. Być może chce wejść też na B5, więc Carlsen przytomnie gra C4, ograniczając tego gońca w sposób taki dosyć mocny, jakby nie było. No to skoczek E2. Skoczek E2. Plan Vishy'ego jest ciekawy. On chce ruszyć tą falangą pionów, moi drodzy, na króla, który za momencik zroszuje. Co chce zrobić? Chce zagrać G4, w odpowiednim momencie G5, przeforsować E4 i ruszyć tymi pionami. Aha, gońca oczywiście wrzucić na G2, wrzucić tutaj, moi drodzy, wieżę na F po roszadzie, otworzyć pozycję i atakować. Atakowicz mu się włączy ewidentny. No to Carlsen sobie na spokojnie. Skoczek C6, kończy rozwój, czy kończy. No jeszcze jedna lekka figura została. G4, ambitnie. Carlsen jak gdyby nigdy nic sobie po prostu zroszował, być może nie docenia rywala. Nie zwietrzył jego planów. Zobaczymy goniec G2 w tym momencie i skoczek A5. Kto mi wytłumaczy bandowego skoczka, który zazwyczaj jest ble. Skoczek bandowy, moi drodzy, uzasadniony, bo B3, piękna placóweczka, skoczek może jeszcze nie wieczny, ale bardzo niewygodny dla białych. Vishy się niczym kompletnie nie przejął, po prostu sobie zroszował, bo po skoczek B3 odchodzimy wieżą, nic się nie dzieje. I teraz pytanie, bijecie tego gońca od razu, czy niekoniecznie? Która figura jest w ogóle lepsza? Jest to aktywniejszy skoczek, goniec jeszcze do gry nie wszedł, więc szkoda tak naprawdę skoka. Póki co. Po wieży A2 mamy B5. Plan Carlsena jest taki, żeby, moi drodzy, tutaj tymi pionami toczyć się. No też trzeba czymś odpowiadać. Nie można pozostać biernym wobec tego, co szykuje się na skrzydle królewskim i oczywiście częściowo też w centrum. Skoczek G3. Zobaczcie, jakie poprawianie figur. Skoczek gdzieś tutaj na raty wchodzi, tam goniec G2, no ale wysoko to stoi. Znaczy stoi jeszcze w miarę nie tak wysoko, ale będzie stało wyżej za moment. Wierzcie lub nie. A5 ze strony Carlsena. G5. Zobaczcie, piony się toczą. They see me rolling. Skoczek E8. Ruchy skoczkiem w tył nie są takie wcale proste i wygląda to niezbyt imponująco. Praktycznie wszystkie figury okupują rząd 8, tylko skoczek odważnie naprzód B3. Nie można tego skoka wygonić. To też jest skok, który no, na pewno jeżeli przeżyje tą batalię, tą wojenkę, to zostanie nagrodzony jakimś tam orderem. Nie wiem, złote kopyto czy coś. Skoczek 8. Co byście zagrali tutaj, moi drodzy? E4, no taki był plan. No, forsujemy te E4, pion F3 wspomaga. I teraz goniec się może rozegrać. Carlsenowi się to nie spodobało i teraz wziął gońca. Aha, czyli teraz ocenił, że ten skoczek wcale już nie musi być lepszy w perspektywie niż ten goniec. Po odbiciu hetmanem, które się narzuca, wieża A6. Wieża kontroluje rząd szósty i tym samym jest broniona, bo Carlsen ma w planie, moi drodzy, B4, jakieś przełomy tędy, więc ta wieża nie będzie podwisać. No to E5, skoro tutaj bicie nie nastąpiły, to grabimy przestrzeń. W planie jest F4, F5, moi drodzy, chcą tutaj białe dojść do F6. A i mają plan zafiksować tą strukturę, wymusić G6, przerzucić hetmana, zagrać nim na H6 i dać mata. Plan w założeniu fajny, tylko że to jeszcze dużo wody upłynie w Wiśle. Druga sprawa jest taka, że skoczek póki co trzyma za ucho G7. Jeszcze trzyma, ale może coś takiego, oczywiście po tym, jeżeli skoczek trzyma G7, to ten pion będzie wysoko i może wieżę wrzucić i wtedy już nie do obronienia będzie H7. Taki plan dziś miał Vishy, dosyć ciekawy. Skoczek, moi drodzy, C7, F4, B4. Mamy, moi drodzy, już jakieś tutaj natarcie. Tu nastąpiło AB i wieża bija 6 i teraz nie goniec, tylko skoczek bija 6. Skoczek tego pionka chce bronić w razie bicia. Można by było to wybić, chociaż wolny pion zostaje na C. No to jest nadzieja Carlsena na kontratak, moi drodzy, no bo on jak tu będzie czekał, aż Vishy tutaj porozwija skrzydła, wytoczy armaty, no to nie wiem jak skończy. Prawdopodobnie w piachu. Więc odbił tu skoczkiem A6, no i ma nadzieję na to, że któryś z tych pionków będzie pionem wolnym i będzie mógł być tam jakimś straszakiem. Vishy nie wybił, Vishy pchnął. Całkiem niezły tytuł. Vishy nie wybił, Vishy pchnął. F5, moi drodzy. F5 nadciąga F6. No to Carlsen korzysta z możliwości i gra B3. Kto pierwszy, ten lepszy. Hetman F4 z planem wcześniejszym. Chcemy zagrać, moi drodzy, F6, wymusić G6 i plan tego typu. Czy skoczek zdąży bronić G7? To jest kluczowe pytanie. Carlsen widzi, co się święci i szybciutko wnet, moi drodzy, wycofuje skoczka, który za momencik grzecznie do bazy na E8, żeby bronić tutaj G7. F6 poszło, G6, hetman, moi drodzy, H4, bęc, mat w dwóch, ale skoczek E8, wszystko się trzyma. Gra i buczy. Hetman H6, robienie miejsca, moi drodzy, dla wieży. Jak pobronić H7 w dłuższej perspektywie, w dalszej perspektywie? No Carlsen wie jak pobronić, zna porzekadło, najlepszą obroną jest atak, więc jedziemy, B2. Ho, ho, B2, jak wieża odejdzie, no to wiadomo, hetman na B1, moi drodzy. I co byście zagrali tutaj białymi? To jest ciekawy moment, przyznajmy. Przyznajmy w ogóle, zapytałem, później zasugerowałem, a na końcu stwierdziłem, no super. Super. Wieża F4 mimo wszystko. Jak to pozwala dorabiać? On ma swój plan. Vishy ma swój plan, moi drodzy. Okej, no jest hetman na B1, jest szach. I teraz jest kulminacyjny moment w partii. Dopiero teraz tak naprawdę. Czym się zasłonić? Oczywiście można wieżą, ale to nie jest takie dobre. To jest drugi hetman. Ten na dobrą sprawę na D8. On nie ma zamiaru się ruszyć, on ma wszystko w nosie, powiedzmy sobie szczerze. To jest taki typowy leń, typowy kanapowy hetman. Szach. Proszę Państwa, jest szach. Ale to jest groźba, mata w dwóch, więc no nie wiem. Tu w partii poszło, moi drodzy, skoczek F1, który okazuje się nie najlepszy. Carlsen zapewne się ucieszył. Ja podejrzewam, że on widział kontynuację, która była następująca. Goniec F1 jest lepszy. Dlaczego? Bo, moi drodzy, po ruchu, załóżmy hetman tutaj, nie będzie można sprzątnąć tej niebezpiecznej wieży towarzyszącej temu hetmanowi z H6 przy matowaniu, bo skoczek odetnie tak naprawdę przekątną. Więc hetman D1, wieża H4, moi drodzy. Ha, ha, ha. Tu trzeba by było oddać tego hetmana, bo tu innej obrony nie ma. Skoczek zapewne bije po biciu GH i wieża bije H5. Znowu mat grozi. To jest spekulacja, bo tutaj, moi drodzy, w spekulacji zasłoniłby się Vishy gońcem na F1, ale goniec F5 jeszcze to trzyma, moi drodzy. Nie wiem, Carlsen prawdopodobnie to widział. Tu jednak skoczek F1 nie jest najlepszy. Nie jest. Bo hetman E1. Nie zapominajcie, że no, z materiałem do przodu jest Carlsen. On ma dwa hetmany, hej! Tu partia została poddana strony Vishy'ego. Ja wiem, wielu nie rozumie, pewnie wielu też widzów nie rozumiało początkowo, widząc tę partię na żywo. Dlaczego? No bo załóżmy, wcześniejszym planem. Wieża H4, grozi checkmate. No i co? No i to. Hetman A5. Proszę Państwa, no dopiero hetman mógłby wykonać ruch, ale to jest spekulacja, bo nie wykonał. Pięknie, imponująco to wygląda. Tu słabości na czarnych polach, ale no póki co to niegroźne. Nie ma wieży. Nie można straszyć na H7. A powolutku te figury mogłyby zostać rozegrane. Powolutku, oczywiście skoczek prawdopodobnie by tam gdzieś przypilnował, ale są słabe piony. Co, kolejnego wolniaka dać dla Carlsena? Nie, to jest po wszystkim, moi drodzy. To jest po wszystkim, ogólnie rzecz biorąc, pozycja plus 8, minus 8, przepraszam, dla czarnych. No. A był tak blisko. Oczywiście, tak jak mówię, w tej tutaj spekulacji, zgonie F1, to była najlepsza linia, która być może zostałaby zagrana. Goniec F5 i gra się toczy. Nie wiem, jakiś G6 może jeszcze, żeby było ciekawie. Ale tu się wszystko trzyma. Więc Carlsen, no z zimną krwią się broni, skurczybyk, powiedzmy sobie szczerze. Z zimną krwią. No Vishy kombinował. Naprawdę ciekawie tutaj zagrał. Tą wieżę odszedł, pozwolił na dorobienie, co okazało się niedoliczone do końca. Wiecie, ja tu mówię o liczeniu wariantów, no nazwijmy to złożonych, a w swoich partiach to czasami... Dobra, dziękuję za uwagę, moi drodzy, trzymajcie się, do usłyszenia.